Fundacja Nida stworzyła w Kamionce miejsce, które promuje historię i kulturę regionalną. To tutaj od kilku lat działa garncarska wioska, która jest doskonałym przykładem, jak powinna funkcjonować ekonomia społeczna. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia nie spoczywają jednak na laurach i starają się, aby to miejsce stało się jeszcze bardziej magiczne. Na terenie 5 hektarów powstaje rajski ogród oraz park dydaktyczny. To będzie rajski ogród, który będzie miał taką funkcję, raz będzie to produkt turystyczny, a więc miejsce jako atrakcja turystyczna. Drugą funkcją będzie miejsce edukacji, a więc edukacji ekologicznej, poznawanie różnego rodzaju gatunków roślin, drzew, bylin, krzewów, ale także zwierząt wodnych. Nowa inwestycja ma stać się doskonałym miejscem do kształtowania świadomości zarówno młodego, jak i starszego pokolenia, tak aby każdy z nas zobaczył i docenił świat, w którym żyje. Z myślą o nowym sposobie nauki ekologii w garncarskiej wiosce będą to ułatwiać specjalne zakątki. Różnego rodzaju zakątki tematyczne, które są zaplanowane na kształcie drzewa, więc konary drzew to są alejki, którymi chodzimy, a na końcu każdej alejki jest zakątek. Zakątek miłości, motylkowy, malinowy chruśniak, bajkowy, benedyktyński, muzyczny, skalny, tajemnic, wonny, mazurski, warzywny i wiatru rajska górka i kwietna łąka. Więc to są, prawda, te zakątki, które tu będą, z charakterystycznymi nasadzeniami, roślinami. Wszystko jako miejsce wypoczynku, miejsce poznawania roślin i miejsce edukacji. Garncarska wioska w Kamionce to przykład, jak od zera można stworzyć atrakcję turystyczną oraz zarazić mieszkańców działalnością pozarolniczą. Jak zorganizujemy zebranie, uważam, że chętnie się tak przyczyniają i w ogóle biorą udział w tym i w czynie społecznym, i w spotkaniach, i się cieszą, zadowoleni są w naszej wiosce, że takie coś powstało. Po ukończeniu inwestycji rajski ogród wraz z parkiem dydaktycznym w garncarskiej wiosce mają stać się namiastką biblijnego ogrodu Eden. Już dziś każdy może przyjechać i zobaczyć, czy miejsce to zbliża się do mitycznego ideału. Odwiedzenie Kamionki w okresie wakacji może być jednym ze sposobów na ciekawie spędzony czas.